Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Po 2 latach jesteśmy znowu na wystawie gołębi, tym razem w Sosnowcu. Wystawa się odbywa. W zeszłym roku tej wystawy nie mogliśmy filmować żadnej, w Kielcach miała być, ale niestety się nie odbyła z uwagi na obostrzenia weterynaryjne. Teraz jednak się udało. Mamy dzisiaj środę, 10 stycznia, jest godzina 19.30. Tutaj widzimy, są już gołębie, reprezentacje poszczególnych okręgów w klatkach. Trwa ostatnie przyjmowanie ptaków. Za chwilkę będą już wszystkie okręgi chyba dostarczone. Gołębie będą w klatkach, a jutro rozpocznie się ocena ich. Zobaczmy, tutaj też są przygotowane już część zabudowanych stoisk. Jest tu, widzimy, kolega Andrzej i Michał Wiosna. Koledzy już wzięli tu wcześniej, przygotowali. Ale też tutaj są inne firmy, one tutaj te prace na pewno będą jeszcze dzisiaj, jutro trwały tutaj cały czas. Także do piątku, kiedy będzie oficjalne rozpoczęcie targu, wszystko będzie przygotowane. Teraz możemy sobie tutaj zobaczyć, że tu mamy kolegów z Centrum Zdrowia Gołębi, kolegów, koleżanki oczywiście, z firmy tutaj akurat tam od nas ze Stargardy. A tutaj zobaczmy, trwa przyjmowanie gołębi. Tu koledzy, kolega Andrzej Ficek, jak zwykle kieruje tymi pracami. Wie, który gołąb do której klatki jest przydzielony. Gołębie też są tutaj tam wstawiane, a za chwilkę będziemy też rozpoczynali robienie zdjęć, tak żeby reprezentacja w katalogu w piątek mogła być już tutaj uwieczniona. Popatrzmy, każdy gołąbek jest odpowiednio tutaj przygotowany. Na pewno hodowcy się starali, żeby te ptaki były w bardzo dobrej kondycji. Zobaczmy, jutro będą one oceniane. Sport już znamy, wszystkie wyniki. U nas na stronie zaraz je zamieścimy, natomiast tutaj te gołębie ze standardu, no będziemy musieli poczekać do jutra, najprawdopodobniej do godzin popołudniowych, wieczornych, kiedy zakończy się liczenie wyników. Także tutaj zobaczmy, tak wyglądają gołębie teraz, które są przygotowane w klatkach. Tu koledzy z Łodzi przyjechali, to właśnie na was czekaliśmy, bo jednego gołębia z reprezentacji nie ma. Naszego? To wasz? Nie, tam było z Łodzi, właśnie jednego brakowało, patrzyliśmy z reprezentacji, akurat było, jednego gołębia nie było, ale już jak jesteście, to kamień z serca spadł. To już jest, tak. Dobra. Zupełnie samica węgierskiego. Tak, o dokładnie, Krzyśka węgierskiego samica. Która jest? Zaraz zobaczymy, trzecia chyba mi się zdaje, że jest. Także, mam tam listę, zaraz zobaczymy właśnie, bo za chwilkę będziemy robić zdjęcia tym wszystkim gołębiom, które są w reprezentacji. Oj, zobaczmy, wszystkie gołębie już chyba przybyły. Nie przyjmuje się nic, zakończyliśmy też robić zdjęcia, tutaj zostaną koledzy, będą pilnować, prawda? Nie ma chyba problemu żadnych. Ile, jak często się zmieniacie tutaj? No do rana siedzimy. Siedzicie, nic nie będziecie spać? A ile u was tutaj do pilnowania jest? Dwóch, przepraszam. Właśnie, wystarczy całkowicie. Tu koledzy będą pilnować, także do zobaczenia, do jutra. A jutro będzie się odbywała tutaj ocena przez sędziów. 20 sędziów będzie oceniało te gołębie. Tutaj parę klatek jest pustych, jakieś gołębie nie dotarły, tak? Tak, nie, reprezentacje tak, nie, są niekompletne. Niekompletne, nie dojechały jeszcze. Nie dojechały, dobrze. Dziękujemy i do zobaczenia, do jutra. Dobry lot. Dobry lot.